Kawa ze słowem. Zaprasza ksiądz Michał Misiak. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Jest wielka radość w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi: halo, obudźcie się, zobaczcie ile macie. Jesteście szczęściarzami, farciarzami. Oczy wasze widzą Mesjasza. Uszy wasze słyszą, że zwiastowana jest Ewangelia. Macie łaskę wiary, żyjecie w tych czasach, kiedy ja przyszedłem na świat. Jesteście naprawdę obdarowani. Cieszcie się. To jest zaproszenie Jezusa też dla nas dzisiaj. Zobacz, ile masz. Masz łaskę wiary. Masz rodzinę. Masz pracę. Masz plany. Są wakacje. No, jest bardzo dużo łaski wokół nas. Teraz trzeba to dostrzec, otworzyć oczy, uszy i podziękować. Nie narzekać. Pewna młoda dziewczyna wiele lat temu przyszła do mnie i powiedziała: proszę księdza, jak ja żałuję, że przyjęłam bierzmowanie w trzeciej klasie w gimnazjum, kiedy nie miałam wiary. Mówiła to już jako osoba dorosła. Nawróciła się niedawno przed tym naszym spotkaniem. I z perspektywy właśnie tej wiary, nowego życia, mówi, że jak bardzo żałuje, że przyjęła bierzmowanie w ramach takiego pędu owczego, że cała klasa szła i ona przyjęła ten sakrament, który się przyjmuje tylko raz w życiu, i przyjęła go jako ateistka. I tak bardzo żałuje. A ja do niej mówię tak: posłuchaj, to jest bardzo piękna refleksja, ale szczęśliwe oczy twoje, że widzą, i uszy twoje, że słyszą. Zobacz, gdzie jesteś teraz. Zobacz, że dostałaś łaskę wiary, że dzisiaj twoje życie jest inne, piękne, i możesz nawet zobaczyć właśnie w tej perspektywie wielu lat tę różnicę. Wcześniej w gimnazjum jako ateistka, teraz jako świadoma osoba, dojrzała, kochająca, która zna Boga. Z tego się ciesz. Nie smuć się z tego, co było kiedyś. Ciesz się po prostu tym, co masz dzisiaj. A mamy naprawdę wiele. Więc otwórzmy oczy, otwórzmy uszy i dostrzeżmy to, co Pan Bóg dzisiaj dla ciebie robi, działa, to co masz, a jest tego bardzo dużo. Dziękuj. Kawa ze słowem. Codziennie o 10:10. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.